22 maja 2010 roku, godzina 15:25. Za kilkanaście minut tutaj rozpocznie się spotkanie o zwycięstwo w finale RMS Pucharu Polski, o ten puchar, który Państwo widzieli, Puchar Polski pod taką egidą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zanim jednak piłkarze rozpoczną tę konfrontację, będzie takie okolicznościowe, muzyczne powitanie przed rozpoczęciem tego spotkania, przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Andrzej, dużo powiedzieli Czesław razem z Leszkiem Bartnickim, ale jeśli spojrzymy na personalia obydwu zespołów, jeśli spojrzymy na to, co wydarzyło się w tej drodze do finału RMS Pucharu Polski, to Twoim zdaniem to jest mecz, który ma dużego faworyta, to jest spotkanie, które przed rozpoczęciem już wskazuje nam, że Jagiellonia jest na przykład 10, 20, 30% bliżej zwycięstwa niż Pogoń Szczecin? Myślę, że można tak powiedzieć. No zdecydowanie większe obycie, dużo większa liczba bardzo dobrych zawodników pozwala upatrywać w Jagiellonii faworyta. Niemniej jednak musimy pamiętać, że co prawda w dwumeczu, ale Pogoń sobie poradziła z Ruchem Chorzów, który był rewelacją rozgrywek, co przy dużej dozie szczęścia, zwłaszcza w pierwszym meczu, ale mimo wszystko poradziła. Dużo szczęścia było w tym dwumeczu z zespołem Ruchu Chorzów, ale też pamiętajmy o tym, że Pogoń Szczecin w drodze do finału RMS Pucharu Polski wyeliminowała zarówno Polonię Warszawa, jak i Piasta Gliwice i w pewien sposób trener Mandrysz argumentował na konferencji prasowej: panowie, my się nie mamy czego bać przed rywalizacją z Jagiellonią Białystok, my mamy za sobą trzy zespoły z Ekstraklasy odprawione z kwitkiem. No na pewno tak. No, nie wiem, jak się odbije to na zawodnikach, że po prostu odpadli już dosyć wcześnie z walki o awans do Ekstraklasy, bo na pewno takim celem sportowym było awansowanie do Ekstraklasy. Być może, że jeszcze bardziej zmobilizuje piłkarzy ze Szczecina. Na pewno jest to drużyna bardzo groźna przy stałych fragmentach, zwłaszcza gry. Dysponuje znakomitymi warunkami fizycznymi. Drodzy Państwo, dzisiaj mówił Czesław Michniewicz o tym, że nie ma Legii Warszawa. Są sympatycy Legii Warszawa jako support dla kibiców Pogoni Szczecin. Są też w bardzo dobrej formie sympatycy Jagiellonii Białystok. Właściwie te wejściówki zarówno dla jednej, jak i drugiej strony zostały wyprzedane w ciągu kilku godzin. To też Andrzej podkreśla wagę tego finału, tego, że są kibice, że oni tutaj przyjechali właściwie w komplecie. Gdyby ten stadion mógł pomieścić na przykład 30 tysięcy widzów, to mówiło się o tym, że nie byłoby żadnego problemu z tym, aby ten obiekt tutaj zapełnić. No akurat nie, te dwa kluby mają swoją liczną rzeszę kibiców. Pogoń Szczecin na pewno w Szczecinie zapotrzebowanie na piłkę, w Białymstoku również. Także tutaj no, rzeczywiście mogłoby być ich trochę więcej nawet. Bez dwóch zdań, jest koniunktura na piłkę zarówno w Stolicy Podlasia, jak i w Szczecinie. Jutro, jeśli Pogoń Szczecin sensacyjnie pokona Jagiellonię Białystok o 12:00 na stadionie przy ulicy Twardowskiego, będzie wielka feta. Na pewno, drodzy Państwo, dzisiaj któryś z klubów, któryś z zespołów pierwszy raz w historii sięgnie po Puchar Polski i też jeśli chodzi o dwie strony, Michała Probierza i drużynę Pogoni Szczecin, to będziemy mogli powiedzieć do trzech razy sztuka. Michał Probierz dwukrotnie jako piłkarz Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze starał się o Puchar Polski, nie udało się w finale ani jednym, ani drugim wygrać. Jeśli chodzi o zespół Pogoni Szczecin, jeśli chodzi o historię tego klubu, kibice przygotowali taki okolicznościowy transparent, który akcentuje to, że w 1981 i w 1982 roku Pogoń grała w rozgrywkach finału Pucharu Polski. Co ciekawe, w 1981 roku Pogoń przegrała 0-1 po bramce w 118 minucie spotkania. Wtedy trafił to Polski w barwach Legii Warszawa. Rok później było 0-1 z Lechem Poznań. Bramkę zdobił Okoński, ale tamten finał z Lechem nie był tak zacięty jak rywalizacja z Legią Warszawa. Ty na pewno, Andrzej, doskonale pamiętasz Zbigniewa Długosza, który dwa razy był w składzie Pogoni Szczecin. Był bramkarzem zespołu Portowców, teraz jest trenerem bramkarzy. To był człowiek, który obronił ci rzut karny. Podobno coś niesamowitego. Dlaczego coś niesamowitego? Znowu ja nie byłem takim specem. Natomiast rzeczywiście pamiętam, to był jedyny rzut karny niewykorzystany w lidze przeze mnie. Ale sprawę dokończył Jasiu Urban, także wyręczył mnie, dobijając mój strzał. Natomiast muszę powiedzieć, że ja mam też, rozumiem rozgoryczenie trenera Probierza, bo ja też mam 4 srebrne krążki za finały krajowe w Niemczech i tutaj 3 w Polsce. Wiesz, co kiedyś powiedział Billy Shankly? Powiedział tak: jak jesteś pierwszy, to jesteś gościem. Wszyscy się szanują, jesteś najlepszy. Jak jesteś drugi, jesteś nikim. Tak, to zwłaszcza amerykański jest. W Ameryce to rzeczywiście tylko pierwszy się liczy. Jakie lobby?
za 90, może za 120, może za nieco więcej minut. Przekonamy się, czy Jagiellonia Białystok, czy Pogoń Szczecin sięgnie po Puchar Polski. Obydwa zespoły pojawiają się na placu gry. Trójka arbitrów, pan Robert Małek jako sędzia główny, Krzysztof Myrmus jako jego pierwszy asystent i Marcin Lis jako drugi. Dzisiaj będą prowadzić zawody. Widzieli, drodzy państwo, że kibice i Pogoń Szczecin, i Jagiellonii Białystok przygotowali sobie takie okolicznościowe Puchary Polski, stworzone gdzieś w domach, aby tutaj w pewnym sensie zaklinać rzeczywistość i być taką dobrą wróżbą dla swoich zespołów, które dzisiaj będą walczyć o Puchar Polski. Z jednej strony Pogoń Szczecin, pierwszoligowiec, z drugiej Jagiellonia Białystok. Znakomita oprawa sympatyków Pogoni Szczecin, ale także dzisiaj kibice Jagiellonii w bardzo dobrej formie. Musimy powiedzieć o tym, że Pogoń Szczecin rozegrała więcej spotkań w drodze do finału. To było 9 meczów. Zaczęła od rundy przedwstępnej, ale powiedziałem o tym, że na swojej drodze między innymi odprawiła z Kwietkiem 3 zespoły z Ekstraklasy. To witanie obydwu zespołów. Za kilka chwil będzie, drodzy państwo, muzyczne rozpoczęcie finału Remes Pucharu Polski. Robert Chojnacki, znany polski saksofonista, razem z kwartetem tutaj z Akademii Muzycznej, z Pomorskiej Akademii Muzycznej, wykona utwór okolicznościowy, który wprowadzi nas w atmosferę finału Remes Pucharu Polski, ale będzie to także uczczenie pamięci ofiar w Smoleńsku, zwłaszcza świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który miał się tutaj na finale Remes Pucharu Polski pojawić. Jest pan Adam Giersz, minister sportu i turystyki, jest pan Antoni Piechniczek. To będzie taki utwór, który nas wprowadzi. Akurat miałem okazję chwilę porozmawiać z panem Robertem Chojnackim. Na pewno go doskonale znamy z zespołu Demono, na pewno z indywidualnej płyty, z płyty solowej Saxen Sex, która w 2010 roku była wydana. Teraz, drodzy państwo, skład obydwu zespołów. Jagiellonia Białystok w bramce 33, Rafał Gikiewicz, 4, Igor Lewczuk, 5, Andrius Skera, 10, Kamil Grosicki, 11, Hermes, 13, Jarosław Lato, 14, Elmek Disigli, 17, Aleksis Doram, Błona, 21, Tomasz Frankowski, 22, Rafał Grzyb i 32, Bruno. To są wybrańcy trenera Michała Probierza. Tak wygląda taktyka, Andrzej. Tradycyjnie tutaj Glikiewicz dostał szansę w pucharze. No i nic w zasadzie rewelacyjnego. 4-4-2 klasyczne z Grzybem, Hermesem w środku. Bruno tym razem z prawej strony, ale na pewno będzie wymieniał się z Jarkiem Latą również. Za moment, drodzy państwo, drugi skład, a teraz oddamy głos Robertowi Chojnackiemu i ten okolicznościowy utwór, który wprowadza nas w atmosferę finału Remes Puchar Polski. Za chwilę jeszcze, drodzy państwo, hymn Rzeczypospolitej Polskiej.
Kojnacki, kwartet smyczkowy z Akademii Pomorskiej. Zadam już temu Polskę, teraz skład Pogoni. Radosław Janukiewicz, 84 bramce, 4 Marcin Nowak, 5 Omar Jarun, 6 Przemysław Pietruszka, 14 Maciej Mysiak, 16 Robert Mandrysz, 17 Maksymilian Rogalski, 23 Krzysztof Prymowicz, 27 Marcin Woźniak, 33 Marcin Bojarski i 78 Olgierd Moskalewicz. To są ludzie trenera Piotra Mandrysza i to jest Andrzej. Taktyka na to spotkanie, zaraz ją zobaczymy, w jakim ustawieniu pojawili się dzisiaj na placu gry piłkarze Pogoni Szczecin. No tak, 4-5-1 wyraźne, tutaj Moskalewicz sam w przodzie. Ja jestem ciekawy, jak się zaprezentuje dzisiaj Robert Mandrysz. W odwodzie Piotr Mandrysz ma następujących piłkarzy. Poczekamy na ławkę rezerwowych. Może ja Państwu przeczytam tych piłkarzy, którzy dzisiaj są w odwodzie. Krzysztof Pyskaty, Daniel Wulkiewicz, Tomasz Parzy, Mikołaj Lebedyński, Piotr Koman, Łukasz Wróbel i Piotr Dziuba. Pogoń Szczecin kontra Jagiellonia Białystok, a właściwie powinienem powiedzieć Jagiellonia Białystok kontra Pogoń Szczecin, bo dzisiaj formalnym gospodarzem jest zespół białostoczan. Pogoń dzisiaj występuje w roli gościa. Jeśli chodzi o fetę Jagiellonii Białystok, ona przewidziana jest na poniedziałek. Ktoś na pewno stąd wyjedzie smutny, ktoś będzie musiał obejść się smakiem, a ktoś sięgnie po raz pierwszy w historii klubu po Puchar Polski. 1981 i 82 roku Pogoń Szczecin rywalizowała w finale Pucharu Polski. Jagiellonia Białystok po raz ostatni i jedyny w 1989 roku przegrała wówczas w Olsztynie 2-5 z Legią Warszawa. To był finał, w którym białostoczanie nie sprostali legionistom, natomiast od tego momentu rozpoczął się właściwie rozpad klubu, który spadł do ówczesnej drugiej, później trzeciej, a następnie czwartej ligi. Dzisiaj Jagiellonia jest, gdybyśmy te 10 punktów dodali, szóstą siłą w polskiej ekstraklasie. Przedłużony kontrakt z Michałem Probierzem, który powiedział: ja w najbliższych 2 latach chcę z tym klubem osiągnąć sukces, czyli pierwsze w historii Mistrzostwo Polski. Być może ten sukces w postaci Pucharu, ale Polski, będzie nieco wcześniej. Ja myślę, że rzeczywiście widać dużo ruchów w ogóle kadrowych w Jagiellonii na przestrzeni ostatniego roku. Naprawdę, to chyba największa rotacja była, jeśli chodzi o zawodników i bardzo odważnie sobie poczynają właśnie na rynku działacze z Białegostoku. Wracając do tego akcentu muzycznego, Robert Kojnacki przed meczem powiedział: ja troszkę się boję kibiców, bo ja zupełnie nie interesuję się piłką nożną, nie wiem, jak oni przyjmą mnie, moją muzykę. Powiedział, że pasjonuje się Formułą 1 i to jest dla niego sport numer 1. Natomiast myślę, że to przyjęcie było przez kibiców jak najbardziej pozytywne i z takim dobrym smakiem, z dobrym wyczuciem. Tak, oczywiście, że tak. No. On jako muzyk woli ryk silników, posłuchać muzyki grających silników i nie ma się co dziwić. A zwłaszcza patrząc na Białystok i na to, jaką stolicą, jakiej muzyki w Polsce jest Białystok, to no, zupełnie odbiegało, drodzy Państwo, od... A my mamy informację, że Państwo to doskonale widzą, że ten hydrant, który znajduje się też przy linii bocznej, po prostu przeszkadza i nie będzie można rozpocząć finału Remes Pucharu Polski, który właściwie zaplanowany był na godzinę 15.37, ale mamy nadzieję, że tutaj pan, który pracuje, bardzo szybko się z tym uwinie i nie będzie problemów. No, widocznie już się uporał. Tak jednak mogło być, to być jakieś zagrożenie dla zawodników. A więc za moment będziemy mogli rozpocząć finał Remes Pucharu Polski 2010, 22 maja. To taki przedsmak, takie preludio przed finałem Ligi Mistrzów. Mamy dzisiaj, drodzy Państwo, swój finał. Bydgoszcz 2016, to jest Europejska Stolica Kultury, kandydat. Dzisiaj mamy taką stolicę piłkarską w Polsce, właśnie tutaj w Bydgoszczy, na stadionie lekkoatletycznym. Jagiellonia Białystok rozpoczyna mecz, który przesądzi o tym, kto zostanie zdobywcą Remes Pucharu Polski w 2010 roku. Też dzisiaj przez dziennikarzy zostanie wybrany zawodnik spotkania. O tym poinformuję Państwa po zakończeniu tego meczu. Pierwsza akcja spotkania. Maksymilian Rogalski. Zobaczymy, czy Jagiellonia Białystok od pierwszych sekund rozpocznie z impetem, zanim muszę, czy będzie w stanie narzucić własny styl gry drużynie Pogoni Szczecin. Na pewno będzie się starała. Widzimy, że tutaj Pogoń będzie się broniła, podejrzewam, 8-9 czasami zawodnikami. Czekała na okazję do skontrowania. Trener
Piotr Mandrysz odizolował swoich piłkarzy od mediów, zakazał im udzielania wypowiedzi do prasy, czy też do telewizji, także do stacji radiowych. To miało przynieść pozytywny skutek. Piłkarze mieli się wyciszyć i skoncentrować na tym, aby dzisiaj powalczyć na całego finału, właściwie o zwycięstwo w finale RMS Puchary Polski. Może o tym za moment porusza Kamil Grosicki. Grosicki zbiega do środka, jego szybkość doskonale zdany strzał z dystansu, ale jeszcze wiele brakowało, by Jagiellonia bardzo szybko objęła prowadzenie. Bardzo dobre wejście zakończone strzałem Kamila Grosickiego. No, no muszą bardzo na niego uważać obrońcy. 8 bramek zdobył w 43 meczach w barwach Jagiellonii Białystok. Kamil Grosicki jest wychowankiem Pogoni Szczecin. W barwach tego klubu w Ekstraklasie rozegrał 23 spotkania, zdobył 2 bramki, występował także w Legii Warszawa i w szwajcarskim Sionie. A wracając do trenera Mandrysza, on zamknął także treningi dla mediów, ale my mieliśmy swojego wysłannika, który przekazał nam, że przede wszystkim ćwiczyli piłkarze Pogoni Szczecin ustawianie się strefą, pilnowanie dostępu do własnej bramki. W tych pierwszych minutach widać, że to jednak Jagiellonia Białystok będzie zespołem, który będzie miał więcej do powiedzenia w sensie kierowania gry. Tak, widzimy, że jednak tutaj dwójką w przodzie będzie trochę przeszkadzała, starała się przeszkadzać Pogoń, mianowicie Oleg Moskalewicz i Marcin Bojarski. Hermes, Tomasz Frankowski z prawej strony boiska, Frankowski na pole karne za mocno, jednak spokojnie broni Janukiewicz. Szkoda, że nie zdecydował się Tomek na jeszcze dłuższy przerzut, tam zamykał tą akcję Jarek Lato. Był już ustawiony przez Michała Prawierza jako lewy obrońca, także jako lewy pomocnik. Jarosław Lato występował również w końcówce sezonu jako środkowy pomocnik, dzisiaj na swojej nominalnej koronnej pozycji lewo skrzydłowej. Tu rozpoczyna Jagiellonia Białystok, a konkretnie Aleksis Norambuena ustawiony z lewej strony boiska po przeciwległej, biega Igor Lewczuk. Wyskoczył Mandrysz, ale to jednak Jagiellonia ma piłkę pod kontrolą, bo Grzyb w środkowej strefie boiska powalczył o piłkę. Lato, Aleksis, tak, do Grosickiego, nie ma spalonego. Muszą uważać obrońcy Pogoni Szczecin, piłka wybita poza boisko i mamy pierwszy rzut rożny tego spotkania. Tutaj zrobił Chrymowicz użytek ze swoich 195 cm. Dokładnie, 196, no kolosy. Dzisiaj jeśli chodzi o formację defensywną Pogoni, to może być Andrzej Atut przestaje fragmentowy. No tak, tak, na pewno będą wykorzystywać swoje warunki, będą chodzić do przodu. Na pewno na to liczą też. Stały fragment gry. Piłka odchodząca, Lato na pole karne, El Mehdi niebezpieczny i nie ma piłki w siatce. Od własnej bramki rozpocznie Janukiewicz. To jest stały Tomasz Frankowski, który znalazł się w polu karnym. Tak, no nie był w świetle bramki, tak bardziej przy samym słupku, no chociaż na spalony? Nie, bo tam nie tak przy bramce oczywiście, ale to już chyba za linią wybił piłkę Janukiewicz. Ale bardzo dobrze grający głową Marokańczyk. We wcześniejszych meczach dał sygnał, że potrafi właśnie bardzo dobrze grać w powietrzu. W obliczu absencji Thiago Rangela Cionka dzisiaj występuje obok Andrusa Skerli El Mehdi Sigdi, a wcześniej widzieliśmy go w Ekstraklasie na pozycji lewego obrońcy. El Mehdi. Mehdi tak naprawdę przychodził do klubu jako stoper, ale nie mieli do końca tym zaufania do niego i wystawiali go na lewe. Kamil Grosicki, on absorbuje uwagę rywali od pierwszej minuty, ale tym razem bez problemów poradzili sobie zawodnicy Pogoni Szczecin. Już piłka adresowana w kierunku Giedra Moskalewicza, ale ten nie sięgnął. Aleksis, Hermes, ładnie gra piłką Jagiellonia Białystok. Grosicki, może być niebezpiecznie, to środkowanie w obręb szesnastki, ale niedokładne. Frankowski był w polu karnym, Aleksis nie wykazał się precyzją. Ale też chyba Tomek myślał, że Grosik idzie za nim do tej piłki, ewentualnie, że podejdzie Bruno. Hermes. Od kilku minut na połowie Pogoni Szczecin Jagiellonia Białystok. Tak na razie z szacunkiem do rywala i bardzo kumplatorsko piłkarze trenera Mandrysza. El Mehdi, Aleksis. Ostro powalczył o piłkę odbiór Moskalewicz i to przyniosło spodziewany efekt. Już zagranie do środka, tutaj jest Marcin Bojarski, który jak sam powiedział przed naszymi kamerami, nie ma jeszcze w swoim dorobku Puchar Polski. Puchar ma z Legią Warszawa, ale Puchar Polski to wciąż trofeum, którego nie widzimy przy nazwisku Marcin Bojarski. Oleg Moskalewicz pokazał, że trzeba walczyć
no bo umiejętności są raczej po stronie Jagiellonii i tylko walką zniwelować mogą przewagę drużyny Białegostoku. Próbował strzelać z dystansu Gnysiak. Pamiętamy jego fenomenalne trafienie w meczu z Ruchem Chorzów. Teraz musiał uważać Jarun. Biegł tam Kamil Grosicki, pan Mały. Faul ewidentny. Mi się wydaje, ewidentny faul na Tomku Frankowskim. Mockalewicz. Mandrysz. Muszą uważać teraz białostoczanie, dośrodkowanie w okręg pola karnego. Jest tutaj wysoki Mysiak. Zdołał uderzyć głową od własnej bramki, rozpoczyna na Gikiewicz. Jeszcze reklamował tam Maciek Mysiak, że piłka odbiła się od Skerli, ale chyba nic takiego nie miało miejsca. Jeszcze raz oglądamy tę sytuację w powtórce. Spokojnie Gikiewicz, który broni w rewestrze Polski. W Ekstraklasie raczej stawiał trener Michał Probierz na Sandomierskiego. Świetna piłka od Rafała Grosicki Krzyba. W polu karnym. Kamil Grosicki, to jest ostry kąt obok Jarun. Grosicki wycofanie piłki, ale bardzo, bardzo źle. Ale myślę, że zbyt pasywnie. To również Bruno teraz tak nie dał żadnego sygnału Kamilowi Grosickiemu, jak ma tą piłkę zagrać. A był tylko właśnie on i Tomek Frankowski. Nie zagrał ręką, zdaniem sędziego Małka i Igor Lewczuk. Już przy piłce jest Jarosław Lato, który zbiega do środka, ale Pietruszka tę akcję kasuje. Przerzucił piłkę na lewą stronę, ale tutaj Pietruszka został uprzedzony przez Igora Lewczuka. Bruno faulowany. Od rzutu wolnego rozpocznie Jagiellonia. Już szybko rozegrany stały fragment gry. Frankowski do Grosickiego, znają się doskonale. Niemal na pamięć teraz zagrywał Kamil Grosicki, ale jednak ta sytuacja została zakończona na obrońcy Pogoni Szczecin. Pewnie, że gdyby to było odwrotnie, to być może Kamil by doszedł do tej piłki, bo jest jednak troszkę szybszy niż Tomek Frankowski. Rafał Grzyb do Aleksisa. Szerzej ustawiony jest Jarosław Lato. Aleksis zagrywa do Laty. Lato ponownie do swojego kolegi z zespołu. Strzał z dystansu. Grzyb zablokowany. Jeszcze próbuje Grzyb. Wyraźnie zdeterminowani wyszli na boisko już od pierwszych sekund, akcentując swoją przewagę. Piłkarze Jagiellonii Białystok. Rafał Grzyb jakby posłuchał Krzysia Michniewicza i próbuje uderzać z dystansu. Ale potrafi to robić, choć robi to tak, tak, rzadko. Piękne bramki. To, pamiętam, z Legią chyba. Też z Odrą Wodzisław, tak. Na zakończenie rozgrywek w 2009 roku. W 17. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Podałkę rozpocznie Cieliczyk. Aleksis już ruszył do piłki. Jarosław Lato. Bardzo pasywnie tam Bojarski, który nie zdołał zatrzymać akcji Jagiellonii Białystok. Igor Lewczuk. Do Bruno, no ale jednak świetnie tutaj zareagował zawodnik Pogoni Szczecin, Marcin Woźniak, i on teraz rusza lewą stroną boiska. Woźniak spojrzał w pole karne, dośrodkowuje Gikiewicz, został Mockalewicz, nic z tego, z własnej bramki rozpocznie Jagiellonia. Bardzo ładna akcja Woźniaka tutaj, przeciął rzeczywiście atak Bruno, popędził z piłką do przodu, zupełnie wszystko obronił. A Pogoń straciła później bramkę dopiero w 118 minucie. Rywalizacja między bramkarzami jest nietypowa, bo naprawdę ciężko jest wygryźć jeden drugiego. Bo z reguły trenerzy przyjmują już taką rolę przed sezonem. Pierwszy, kto drugi. Lato, dośrodkowanie na pole karne! Skerla tym razem nogą, ale broni Janukiewicz. W wieku 17 lat w barwach Śląska Wrocław w meczu z Pogonią Szczecin debiutował Radosław Janukiewicz w Ekstraklasie. Później różnie toczyły się jego losy. Zbigniew Długosz, czy już w polu karnym? Moim zdaniem, linia to jest pole karne, także. Moim zdaniem tutaj powinien być Andrzej odgwizdany rzut wolny albo karny. Tak, tak, no spowodował upadek ewidentnie, a nie wiem, no to już całkowite nieporozumienie chyba. Pokazanie żółtej kartki Bojarskiego. Pierwsze indywidualne napomnienie tego ale meczu. Już jak nie rozpamiętuje Marcin, strasznie przeżywa, on nie sprzyja czasami po tym dobrej grze, podenerwowany. Rafał Bikiewicz, on przed meczem powiedział, że przyjeżdża tutaj po Mercedesa, nie będzie tej nagrody lepszego piłkarza meczu w postaci samochodu, ale powiedział, jeśli wygramy, to sam sobie kupię Mercedesa. Czyli te premie muszą być w Jagiellonii dosyć znaczne. Są różne auta, w różnym wieku.
zapowiadał, tu rozpocznie pogoń Szczecin El-Mehdi, sprawca całego zamieszania przed kilkoma minutami, nazywany Mido. Ciekawe, czy od nazwiska słynnego egipskiego piłkarza. Trochę szczuplejszy chyba jest. Walczy Myśak w środkowej strefie boiska. Rafał Grzyb nie daje za wygraną, ależ zażarta walka o piłkę. Udało się byłemu piłkarzowi Polonii Bytom odzyskać futbolówkę. I już podanie w kierunku Bysickiego, ale nic z tego. Będą szukać od czasu do czasu takich długich zagrań, nie tylko krótkie wymiany piłek, ale będą chcieć wykorzystać szybkość Kamila Groszyckiego na pewno. To jest woda na młyn dla tego piłkarza, kiedy potrafi odjechać na 2-3 metrach. Później jest już nie do zatrzymania, przekonało się o tym wielu obrońców Ekstraklasy. Taki znakomity występ Grosickiego w zakończonym już sezonie 2009-2010, na pewno mecz z Legią Warszawa w Białymstoku, kiedy dwukrotnie uciekł obrońcom Legii, pokonał dwukrotnie Adamu. Słodki smak zemsty. A co ciekawe, sezon wcześniej, na wiosnę, zaliczył asystę, kiedy musiał zagrać za 40 tysięcy złotych. O tyle musiała Legionia zapłacić za długo występ przeciwko Legii. Marcin Bojarski. Może być naprawdę groźnie, wyszedł Bruno. Jak się ta akcja zakończy? Strzał z dystansu. W polu karnym był Myśak, ale jednak nie zdołał oddać uderzenia. Maćka Myśaka szuka piłka w polu karnym. Tak? Mi się też, również ten mecz z Ruchem przypomniał, piękną bramę strzelił. Teraz też kolega zespołu próbował oddać strzał z dystansu, a jednak piłka do niego doszła. Mamy kolejne uderzenia od własnej bramki, rozpocznie Rafał Gikiewicz, wściekły na swoich partnerów zespołu. Potem Andrzej, mieliśmy taką przygniatającą przewagę Jagiellonii Białystok w pierwszych minutach spotkania. Teraz proporcje nieco nam się wyrównały. No, tutaj muszą być czujne, bo Olek nie lubi odpuszczać. Moskalewicz. El-Mehdi. Hermes. Ponad 340 występów Olgierda Moskalewicza w rozgrywkach Ekstraklasy, na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce. Zdobywał Puchar Polski, Puchar Ligi, zdobywał także dwukrotnie Mistrzostwo Polski z Wisłą Kraków. Grał razem z Tomaszem Frankowskim w jednym zespole. Mamy także na ławce trenerskiej w drużynie Pogoni Szczecin Macieja Stolarczyka, ale on się z Olgierdem Moskalewiczem w Wiśle nie spotkał, bo to było w sezonie 2002-2003, kiedy Olgierda już w zespole Białej Gwiazdy nie było. Ale z Frankiem Stolarczyk grał. Ale był jeszcze taki czas, że grał w rezerwach Wisły, kiedy karnie został odsunięty do drugiej drużyny z Maćkiem Misiakiem. Zagranie piłki na prawą stronę boiska. Wraca Jarosław Lato. Zobaczymy, czy Pogoń Szczecin będzie w stanie wykonywać groźny atak. Był tam z prawej strony ustawiony Nowak. Teraz piłka do niego posłana. El-Mehdi. Ja myślę, że to jest jakiś sposób próba utrzymania się przy piłce. Gra wtedy toczy się ewentualnie na połowie przeciwnika. Bo widzieliśmy, jak się za głęboko cofnęli, to mieli kłopoty zawodnicy Pogoni. Jarun. Na dzisiejszy finał Ligi Mistrzów to wejście w stylu Brazylijczyka Lucio, ale skończyło się zupełnie inaczej niż zwykle w przypadku zawodnika z kraju Kawy. Lewczuk, przy nim Pietruszka, ale zgubił piłkę zawodnik Jagiellonii Białystok. Szybkie tempo tego spotkania. Od pierwszych chwil teraz stara się Pogoń Szczecin wykreować atak na bramkę Jagiellonii i w jakiś sposób odpowiedzieć na te kilka groźnych ataków ze strony Białostoczan. Na pewno bliżsi bramki byli podopieczni Michała Probierza, a zwłaszcza Andrew Skerla. Oj, nieporozumienie. Drugi raz taka prosta strata. Igor Lewczuk. Drugi raz tak. Tutaj nie zrozumiał się z Hermesem. Bojarski bardzo przytomnie zagrywa do środka. Tutaj jest Mandrysz, ponownie Bojarski. Hermes wykonuje taką mrówczą pracę na boisku, odzyskując piłkę, ale tylko na chwilę. Środkowanie na pole karne. Jest tutaj Myśak. No rzeczywiście ta piłka wyszuka w obrębie 16. Tak, to jest, nie wiem, dlaczego akurat w takiej sytuacji sędzia widzi, że faul. Przecież to była niebezpieczna gra spowodowana przez Skerle. Bardzo nisko głowa. Grzyb. Hermes. Stara się uspokoić grę Jagiellonia Białystok. Piłka posłana do Igora Lewczuka. Ten rewanżuje się podaniem Hermesowi. Brazylijczyk jest organizatorem gry Jagiellonii. To nie ulega wątpliwościom. Teraz Bruno pomalił się z piłką w środkowej strefie boiska. Został zwolniony przez Bojarskiego. Musi pamiętać o tym, że ma żółtą kartkę już Marcin Bojarski. Ponownie Bruno.
Bruno do środka, na lewą nogę Bruno, ale jednak stracił równowagę. Bojarski. Przeszkadza mu Hermes, Bojarski do linii bocznej. Cenny moment zatrzymana. Mandrysz już rozejrzał się przed przyjęciem piłki i zagrał na drugą stronę. Pietruszka biega do Woźniak. Podanie do Woźniaka. Woźniak na przebój indywidualnie, odważnie. Do końca będzie o tę piłkę walczył. No i nie została w wojsku. Woźniak, opłaciło się grać do końca. Wciąż Woźniak. Jak to się skończy? Mamy rzut rożny. Brawa za ambicje, za grę do końca dla Marcina Woźniaka. Widzieliśmy jedno ofensywne wejście w pole karne. Tutaj arbiter mógł podyktować rzut wolny, ale Woźniak walczył o piłkę do końca. Był zacięty, podcięty lekko. Rzut rożny dla zespołu Pogoni Szczecin. Maksymilian Rogalski, on wykonał ten stały fragment gry. Dośrodkowanie na pole karne. Rymowicz jednak piłki nie zatrzyma i od autu rozpocznie Jelonia Białystok. Michał Probierz mówił wczoraj na konferencji prasowej o wielkim sukcesie, jaki klub w tym sezonie osiągnął, o tym, że w ciągu 4 meczów zniwelował ten 10-punktowy deficyt w Ekstraklasie, później zapracował na 8 miejsce w tabeli, bardzo wysokie, a wielu przed sezonem Jagiellonia z racji tego, że zaczęła z minus 10 punktami, wskazywało na porażkę. Teraz Pietruszka z dystansu, ale zablokowany. Raczej Tomasz Frankowski nie ma szans w walce o piłkę w powietrzu z Jarunem czy też Krymowiczem, ale Andrzej doskonale wiemy przystaje Florian, tak jak Franek biec na krótki słupek. Tak, no, bardzo dobry timing, świetnie technicznie uderza piłkę głową również, no, nie mówiąc o tym, że nogami kapitalnie. Także tutaj no, Tomek, no, na pewno to nie jest jego gra, ściganie się. Do tego można wykorzystać Kamila, a Tomek może czasami też wycofać, spróbować jeszcze rozegrać z głębi coś. Z głębi. No, 36 lat na karku to jest pełnowartościowy piłkarz w zespole Jagiellonii Białystok. 11 bramek w rozgrywkach Ekstraklasy, 4 bramki w remes Pucharze Polski. To jest dorobek znaczący, jeśli chodzi o rozgrywki Ekstraklasy, prawie połowę bramek. Tomasz Frankowski zapisał na swoim koncie, jeśli chodzi o to, co zrobił zespół w tym sezonie. Wprawdzie nie ma już takiej zależności od gry Frankowskiego i Grosickiego, jak chociażby wiosną poprzedniego sezonu, ale wciąż mają świadomość z tego, że są to dwie fundamentalne postaci w zespole. Na pewno tak. I oni coraz lepiej się rozumieją też na boisku. Odgierd Moskalewicz, on jest naładowany energią od pierwszych minut, teraz poturbował Skemla. Tutaj niebezpieczne zagranie, wślizg taki nieładny. Obyło się na słownej reprymendzie, już rozegrana piłka przez Białostoczan. Lewczuk do Bruno. Bruno z dystansu, ale bardzo, bardzo niecelnie. Trochę nieprzygotowany ten strzał był taki. Z miejsca, z tej odległości, no, ciężko by było zaskoczyć bramkarza nawet gorszego niż Janukiewicz. Przeżywający to spotkanie, jak zwykle, trener Michał Probierz. Ariel Jakubowski, zawodnik Ruchu Chorzów, po spotkaniu pomiędzy Jagiellonią a Ruchem, które zakończyło się wynikiem 1-0, powiedział: Michał Probierz to chyba sędziował, bo tak się zachowywał przy linii bocznej, jakby był co najmniej asystentem arbitra, biegał praktycznie wzdłuż całej linii bocznej. Tak, to jest charakterystyczny sposób prowadzenia drużyny przez Michała. Pamiętam Widzewie jeszcze, kiedy cały czas żył, podpowiadał piłkarzom. Grzyb w środkowej strefie błyska, uporał się z atakiem Bojarskiego, później nie dał rady Mysiak. Bruno, on teraz powędrował do środka, odepchnięto tam przez Krymowicza Brazylijczyk. Teraz piłkę ma już pod nogami Alexis. Ponownie Bruno, Hermes, Skerla. Andriusz Skerla pod pole karne w kierunku Grzyba, jeszcze raz Skerla, Grzyb. On tej piłki nie sięgnął. Rogalski. Nie dokładnie, ale ruszył Moskalewicz. Teraz mamy okres takiego chaotycznego trochę grania. Sporo niedokładności.
też trzej piłkarze w żółto-czerwonym kostiumie na połowie pogoni Szczecin. Teraz także podłączył się w ten pressing już na połowie rywali Jarosław Lato. No, przyniosą spodziewany efekt, bo ma piłkę pod kontrolą Jagiellonia Białystok. Rafał Grzyb nie zdecydował się na podanie do Grosickiego. Lewczuk, Grosicki opanuje piłkę w boisku. Kamil Grosicki spojrzał w pole karne. Grosicki, Grzyb, ruszył Bruno w obręb szesnastki. Bruno głową, Frankowski, Grosicki i nie ma gola. Bardzo ładne zagranie Bruno. Tutaj oczywiście Rafał Grzyb też dokładną piłeczkę rzucił, ale bardzo ładnie zgrał do Tomka Frankowskiego, który jeszcze też przygotował piłkę do strzału Kamilowi Grosickiemu. Troszkę ta piłka była zagrana nieco do tyłu, prawda? No i niestety ta słabsza noga jednak troszkę Kamila jest lewa i nie było takiej dokładności. Chociaż to piłka odbita od któregoś albo przed bramkarza nawet. Mamy rzut rożny, Tomasz Frankowski, dośrodkowanie na pole karne. Został Janukiewicz w blokach. Jeszcze będzie okazja, Lato zablokowany. Grosicki przed polem karnym. Zmasowana ta akcja przez portowców i teraz rusza Pietruszka, podanie do Bojarskiego, ale bardzo szybko na własne pozycje. Wracają zawodnicy Michała Probierza. Myślałem, kiedy ta piłka leciała do Bruno, że będzie starał się przyjmować na klatkę piersiową i uderzać przewrotką, ale jednak na taki manewr się nie zdecydował. Mandrysz wycofuje piłkę do Frymowicza. Nowak, Mandrysz. Nowak. Spokojnie tą piłką portowca, ale to wszystko z dala od bramki. Gikiewicza, pole karne, Frankowski! Tutaj. I na szczęście Jarun reaguje znakomicie. Ciekawy jestem powtórki, czy Tomek nie był na spalonym? Nie ma mowy. Tak, tam. Ewidentnie. Długo tę piłkę opanował Tomasz Frankowski. Gdyby być może uderzał bezpośrednio, zaskoczyłby Janukiewicza. Tak, na szczęście dla Pogoni Szczecin skończyło się tylko stałym fragmentem gry. Jarosław Lato. Ośrodkowanie w obręb pola karnego. Jest tam El Mehdi. Łączy się Alexis! Na wiwat! Nie wyszedł ten strzał, ale to jest zawsze lepsze rozwiązanie niż próba gdzieś tam dribblingu jakiegoś. Jest szansa, żeby się drużyna ustawiła, odbudowała swoją linię i walczyła o odzyskanie piłki. To jest w tym momencie one man show, bo Michał Probierz przeżywa każdą akcję swojego zespołu. Gdybyśmy tak ustawili kamerę, to myślę, że kilka ciekawych obrazków, kilka ciekawych tekstów moglibyśmy z tego wyciągnąć. Jeśli chodzi o Jagiellonię Białystok, oni są zobligowani do tego, by grę prowadzić. Michał Probierz sam powiedział, że porażka będzie dla niego z całą pewnością niepowetowaną stratą. Oni są tutaj faworytami, oni grają klasę wyżej. Mają na papierze większe możliwości, argumenty, żeby ten mecz wygrać. Teraz Jarosław Lato, faulowany. Faul, ewidentny faul. Gramy dalej, Grosicki, przywilej korzyści. Omar Jarun tutaj taką zagrał poprzeczną piłkę, to jest bardzo niebezpieczne. Grosicki na pole karne, nic z tego. Hermes. Wciąż Brazylijczyk Hermes. Świetne Lewczuk zagranie. Kapitalnie się podłączył. Nie ma bramki, za lekko zagrał. Ale jeszcze Lewczuk, piłka w boisku. Coś się dzieje w polu karnym Pogoni Szczecin. Hermes do Alexisa, wciąż Pogoń zamknięta w obrębie szesnastki. Alexis chyba nie powinien już się strzelać. Chociaż jest to razy, jeśli chodzi o wykonywane uderzenie. Sugerujesz do trzech razy Tomkowi, Tomkowi coś brakuje dzisiaj, takiego szybszej nogi. Kilka sytuacji miał takich, no, z których nieraz potrafił robić użytek. Jeszcze raz oglądamy w akcji Alexisa i strzał. Bardzo, bardzo niecelne, ale to, co wydarzyło się w obrębie pola karnego Pogoni Szczecin, na pewno nie jest dobrą wiadomością dla trenera Mandrysza, bo wygląda to bardzo, bardzo źle. Janukiewicz. Bruno. Lepszy mysiak w powietrzu. Jeszcze raz Bruno. Bojarski. Tak, za wysoko niesiona noga, teraz słusznie sędzia przerwał go. Niebezpieczne zagranie Bruno. To jest tam, czyli bodaj pierwsza sytuacja, w której można wykorzystać centymetry dla Pogoni Szczecin.
wcześniej był jeszcze rzut rożny, zupełnie źle wykonany. Odbiet Moskalewicz i także Maksymilian Rogalski. To wykona ten stały fragment gry. 7-1 w faulach, 1-0 w kartkach, w bramkach wciąż 0-0, aczkolwiek Jagiellonia Białystok była już bardzo bliska zdobycia bramki. Bramki, która otworzyłaby nam wynik tego spotkania. Rogalski z dystansu zablokowany przez Grzyba. Omar Jarun. Brakuje Piotra Pytasza, który ma niesamowite pociągnięcie z lewej nogi. Miał także swój wkład w drodze do finału Remes Pucharu Polski Piotr Pytasz, bo zdobył dwie bramki w meczu z zespołem Piasta Gliwice, zaliczył asystę w rywalizacji z Polonią Warszawa. To jest piłkarz, który kiedyś też terminował w Jagiellonii Białystok i na pewno ten mecz byłby dla niego spotkaniem szczególnym. A to, że on posiada atom w nodze, to doskonale wiemy. Jarosław Lato. Nie udało się wyjść z własnej połowy Jagiellonii Białystok. Wciąż sportowcy mają okazję na to, by stworzyć zagrożenie pod bramką Gikiewicza. Mandrysz. I po sygnalizacji asystenta kolejny stały fragment gry dla drużyny Pogoni Szczecin. Spóźnił się Aleksis z tym ślizgiem. Faulowany był Maksymilian Rogalski. Teraz by się na pewno przydał Pytasz, który potrafi tę piłkę dobrze rotować. To zawsze jest albo strzał, albo dośrodkowanie. Trudno orzec w jego wypadku czasem. Ale w każdym razie teraz Pietruszka wykona ten stały fragment gry. Czterech portowców w polu karnym. Nowak, także Chrymowicz, Mysiak, Bojarski, dołączył również Olo Moskalewicz. Dośrodkowanie na pole karne może być groźnie. El Mehdi, najlepszy w powietrzu. Tak, bardzo sobie dobrze radzi w tych górnych pojedynkach. Świetnie odzyskana piłka przez Rafała Grzyba. Wykonuje dzisiaj kawał porządnej pracy w środkowej strefie boiska ten zawodnik. Ma problemy z równowagą Bruno, ale teraz kapitalne podanie. Frankowski, czeka Grosicki, Frankowski! Janukiewicz! Ale troszkę coś brakuje dzisiaj Tomkowi. Wiesz jak to się nazywa? Ale świetne zagranie, tak, tak. Świetne zagranie tego Hermesa. Kapitalne. Bardzo szybko, bez przyjęcia, idealnie. Tempo. Nie było mowy o spalonym, za daleko wypuścił sobie piłkę Tomasz Frankowski. Do tej pory bohaterem w zespole gości, bo dzisiaj w takiej roli występuje drużyna portowców, Radosław Janukiewicz. Stały fragment gry, oczywiście Jarosław Lato z podbocznej chorągiewki, piłka odchodząca, dośrodkowanie w pole karne, Omar Jarun. Grzyb do Hermesa, szeroko ustawiony Igor Lewczuk. No jest z całą pewnością inteligentnym piłkarzem, ma ten boiskowy intelekt na wysokim poziomie Hermes, co było widać już w tym meczu w kilku sytuacjach. Lewczuk. Bardzo dużo widzi. Bruno głową obok bramki. I znowu taki obraz meczu z początku nam wrócił, gdzie Jagiellonia zdecydowanie przeważa. My jeszcze raz oglądamy w akcji Tomasza Frankowskiego. Gdyby tempo wcześniej zagrał piłkę, być może coś z tego udałoby się wykreować. A my oglądaliśmy jeszcze sytuację, w której doszło do spięcia na boisku pomiędzy zawodnikiem Pogoni Szczecin a Rafałem Grzybem. Bojarski. Maksymilian Rogalski. Marcin Bojarski i El Mehdi. Będziemy mieć rozpoczęcie gry przez zespół portowców. My, drodzy Państwo, w tym momencie sytuacji, po której może paść bramka dla Pogoni Szczecin. Ja pamiętam mecz z Ruchem Chorzów, też Ruch przeważał, też Ruch stworzył sobie okazje bramkowe. Wprawdzie tak, zdobył bramkę numer 1, ale później tak z niczego Pogoni Szczecin zdobyła bramkę. Pięknym strzał, fenomenalnym myślach, jak się później okazało na wagę awansu. Właśnie Mysiak ustawiony w polu karnym, także Olgiet Moskalewicz, również Chrymowicz. Dośrodkowanie na pole karne, za krótkie jednak. Zostały jeszcze 4 kolejki do zakończenia rozgrywek pierwszej ligi, ale Pogoń na awans nie ma szans. Strzał z dystansu, Roganskiego nie celi.
w tym momencie 12 punktów straty do Górnika Zabrze, który jest na drugim miejscu w tabeli, ma 58 oczek, ale Górnik rozegrał jedno spotkanie więcej, pokonał ŁKS w ostatniej kolejce, a Pogoń jako Beniaminek najprawdopodobniej skończy tuż za podium. To ciekawe, w 1981 roku do finału Pucharu Polski Portowcy przystępowali, mając już zapewniony awans do Ekstraklasy, ówczesnej pierwszej ligi rzeczywistej. Szczerze mówiąc, nie wiem czy... Nie, w 81? Tak, na pewno w 81. Bruno jest faulowany. Starcie pomiędzy Chrumowiczem a Bruno też zapisał się złotymi zgłoskami w ten sezon pierwszoligowy po Górnik Szczecin. Chrumowicz, bo wszyscy z otwartym tchem oglądali tego piękną bramkę w meczu z Górnikiem Zabrze. Tak, tak, to jest right. Blisko 70 metrów i pokonanie bramkarza Górnika. Wtedy Pogoń wygrała 3-1 na stadionie Przemysław. Rzut wolny dla Jagiellonii Białystok. Tomasz Frankowski. Spadająca piłka, dośrodkowanie w obręb pola karnego. Bruno do sytuacji nie doszedł i teraz spokojnie reaguje Janukiewicz. Nie mogą, nie mogą napocząć Pogoni zawodnicy z Białegostoku. Na razie obronną ręką wychodzą z różnych opresji zawodnicy Portowców, zwłaszcza po tych interwencjach Janukiewicza. Do tej pory tama ustawiona pod polem karnym nie pękła. Teraz nieporozumienie Jarka Laty z Tomkiem Frankowskim. Piątką wychodzą piłkarze Pogoni Szczecin. Przytomne zagranie do Pietruszki. Pietruszka na pole karne. Mocno rotowana piłka Alexis. Na szczęście dla Jagiellonii przeciął to roty piłki. Czaił się tam za plecami Marcin Bojarski. Bardzo żałował, że Alexis uprzedził go w interwencji. Tak, dobra rzutka tutaj Pietruszki. Ja bym powiedział, taka w stylu Jarosława Laty. Tak, bardzo podobna. Dał tu rozpocznie Marcin Nowak. Rogalski, przy nim Jarosław Lato. Rogalski, mamy rzut rożny. Za chwilę Pietruszka wygląda ten stały fragment, bo już kieruje się pod boczną chorągiewkę. Oczekiwanie na bramkę z jednej i drugiej strony. Te sektory za bramkami zajmowane przez sympatyków odpowiednio Jagiellonii Białystok i Pogoni Szczecin wpłynęły do ostatniego miejsca. Poza tym Pogoń ma support, ma wsparcie w postaci kilkusetosobowej delegacji z Warszawy. Dośrodkowanie na pole karne, Kikiewicz interweniuje skutecznie. Omar Jarun wyprzedził Grosickiego, Jarun pod polem karnym, Jarun kapitalnie Lewczuk. I teraz już świetnie zagrywa grzyb do Frankowskiego, Tomasz Frankowski. Tak, ale... Hermes. Nie miał szans skorzystać z tego. Osamotniony zbytnio był Tomek Frankowski. Kamil Grosicki tym razem nie udało się minąć z wodem Maksymiliana Rogalskiego. Bojarski obejrzał się, jak ustawieni są partnerzy. Zagrywa do Rogalskiego. Ten ma sporo miejsca, by przygotować sobie piłkę pod centrę. Zagranie, no właśnie, to miało być chyba do Bojarskiego, ale niedokładne. Zrobiło się nam sporo przestrzeni na połowie Pogoni Szczecin. Jarosław Lato balansuje na linii spalonego. Tomasz Frankowski, nie ma mowy o offside'zie. Frankowski, jak to skończy? Frankowski, Janukiewicz. To był stary, dobry Tomek. Trochę ostry kąt i nie była to łatwa sytuacja do strzału. Pamiętam, ale... miał fenomenalną bramkę Andrzej w meczu z Odrą Włodzisław. Idealnie trafił z samą okienką. Teraz do głosu, jeśli chodzi o trybuny, doszli sympatycy Portowców i oni starają się jeszcze ponieść dopingiem swoich piłkarzy w pierwszej połowie do bramki na 1-0. Stracił równowagę Woźniak, ale też pomylił się Maksymilian Rogalski. Nieco utyskiwali piłkarze jednej drugiej drużyny wczoraj po treningu tutaj na Stal Murawy. Może o tym za chwilę, bo rusza Jagiellonia. Świetne podanie Grzyba. Alexis na pole karne za mocno. Tam ucierpiał Tomek Frankowski w starciu z chyba Szymowiczem. Teraz odłożona kartka będzie, tak.
Druga żółta kartka w tym meczu dla piłkarza Pogoni Szczecin. Dlatego Myszak, Hermes, chciał zagrać do Bruno, ale jednak lepiej ustawiony był Pietruszka. Pietruszka, Mandrysz. Maksymilian Rogalski. Rogalski, El Mehdi. Spokojnie. Ogrywa dwóch rywali, teraz tworzy przewagę. El Mehdi do Bruno. Ale nie ma wsparcia z prawej strony. Bruno musi wybrać inny wariant, zagrać do Jarosława Laty. Wsparcie z prawej strony było, gdyby tam Bruno. Frankowski niedokładnie w pole karne. Biegł tak trochę wolno, trochę bez przekonania, bez wiary w obręb pola karnego Bruno Coutinho. Woźniak. To chce też Szabio, no bo też bez jakiegoś elementu zaskoczenia, błysku pod polem karnym. Do tej pory nie udało im się rozmontować defensywy Jagiellonii. Białystok teraz dobrze czuł tę sytuację Rafał Kikiewicz. Tak, rzeczywiście dobre wyjście. Ale właśnie portowcy, to co powiedziałeś, jakoś wolno rozgrywają swoje akcje. Nie ma w nich w ogóle, jak na kontrataki, na grę z kontry, to bardzo wolno. Nie mają nic z szybkiego ataku. Kiedyś pan był zarzeczny, nasz ekspert powiedział, że pewien zespół w ekstraklasie gra tak, jak jego trener mówi, czyli wolno i niewyraźnie. W tej pierwszej połowie może tak o Pogoni powiedzieć to zbyt ostro byłoby, ale jednak Pogoń nie stawiła czoła Jagiellonii Białystok w takim sensie ofensywnej gry, pokazania, że tutaj nie przyjechała się tylko bronić. No raczej na pewno. Tomasz Frankowski. Pietruszka. Bojarski. Lewczuk. Zbyt agresywnie atakował i faulował doświadczonego piłkarza Pogoni Szczecin. Zostawił piłkę Myszek, już nie spieszy się zawodnikom w białych kostiumach. Dzisiaj właśnie w takich trykotach występują portowcy. Omar Jarun. W razie na wyczekanie grają Szczecinanie. Błąd teraz z prawej strony boiska Nowaka. Może to Jagiellonia wykorzysta, ale trzeba zagrać piłkę natychmiast. Jarosław Lato precyzyjnie do Grosickiego, ale ten nie potrafił zabrać się z piłką. Janukiewicz. Aleksis. Hermes uprzedzony przez Mandrysza. Jest tutaj Bojarski, ale wraca Aleksis. El Mehdi. Leży na boisku piłkarz Pogoni Szczecin. Będzie potrzebna interwencja lekarzy i masażystów. Zaraz się przekonamy. Maksymilian Rogalski. Po tym pojedynku z Aleksisem chyba coś tam. Tu widzimy. Być może go gdzieś nadepną. Mówi się, że tak się gra, jak przeciwnik pozwala, ale jeśli chodzi o tę ocenę defensywy, bo dzisiaj na ten mecz także pod tym kątem spogląda selekcjoner, to Jagiellonia Białystok gra niemal podręcznikowa, a Andrzej z drugiej strony piłkarzy Pogoni Szczecin jakąś szczególnie dużą próbę to Białostoczanie nie wystawili. No tak, trzeba powiedzieć. No na razie jedyne co pozytywne utrzymują wynik metrunkowy. Ale tu dzisiaj ktoś musi wygrać, także ciekawe, czy długo im się będzie udawało. Trzeba powiedzieć, że piłkarze Pogoni Szczecin, drodzy Państwo, jeśli chodzi o rozgrywki RMS Pucharu Polski, zagrali w 9 spotkaniach i też mają za sobą takie mecze bardzo emocjonujące, które kończyły się dogrywkami. Tak było zarówno w rywalizacji z Olimpią Elbląg, w rundzie przedstępnej, a także z Kotwicą Kołobrzeg. Tak. Znakomity mecz zakończony rezultatem 5-7, patrząc z perspektywy Kotwicy Kołobrzeg. Natomiast Jagiellonia Białystok kończyła po dogrywce w meczu z WKS-em Tychy w 1-16 RMS Pucharu Polski. Także zespołem Arki Gdynia, gdzie Gikiewicz w końcówce obronił rzut karny, a później 2-11 do Białostoczan wykorzystał Tomasz Frankowski, obecnie najskuteczniejszy piłkarz Jagiellonii w rozgrywkach RMS Pucharu Polski. Woźniak. Moskalewicz. Nie faulował go Lewczuk, jeszcze próbuje Igor Lewczuk, który miał taki nerwowy początek tego spotkania, kilka interwencji niepewnych, ale z każdą minutą radzi sobie już coraz lepiej. Na pewno zapamiętamy go w pierwszej połowie z jednego ofensywnego wejścia pod pole karne, kiedy pokazał się w obrębie pola karnego. Moskalewicz, szybszy jednak jest Hermes, miał więcej ochoty w tej akcji Brazylijczyk. Jarosław Lato. Przeszkadza mu Chrymowicz. Lato jest faulowany. No to się może źle skończyć.
Krzyżanowicz. Zwany przez pana Małka Krzysztof Chrymowicz, na razie słowna reprymenda, ale na pewno ta pierwsza żółta kartka w tej sytuacji była okolicznością łagodzącą, bo arbiter też miał świadomość, że ten piłkarz ma już na swoim koncie indywidualne napomnienie. Tak, najpierw się pośliznął, rzeczywiście nie chciał nic zrobić zawodnikowi Białegostoku, ale potem go łapał za podęgi i to już mogło być potraktowane jako niesportowy faul taktyczny. Tomasz Frankowski, nie udało się teraz celnie dośrodkować. Alexis zagrywa do Frankowskiego. Piłka opanowana, Frankowski, Jarosław Lato. Rafał Grzyb. Wycofanie do Hermesa, który pozostał na własnej połowie. Hermes na pole karne do Grosickiego, ale jednak świetnie reaguje w tej sytuacji Woźniak. To była interwencja o tyle istotna, że Grosicki już wyskakiwał za pleców innych obrońców. Mysiak na prawą stronę, nie zdąży Alexis. Dośrodkowanie na pole karne, jest tutaj Orget Moskalewicz. Jeszcze raz będzie miał okazję Maksymilian Rogalski. A teraz była to w miarę szybka kontra w wykonaniu Szczecina. Mandrysz wzdłuż bramki, ale ta piłka do siatki nie wpada. Rozpocznie Gikiewicz. Minutę potrwa jeszcze ta pierwsza część spotkania. Oglądamy powtórkę właśnie tej akcji, po której interweniował dobrze Skerry, a później jeszcze zatrwał piłkę w obrębie pola karnego Myśl. Dobija piłkę Rafał Gikiewicz. Bruno do Grosickiego, musi uważać Jarun, wybija piłkę poza boisko, rzut rożny. To będzie chyba ostatnia szansa dla Jagiellonii Białystok w pierwszej odsłonie meczu. Jarosław Lato. Do tej pory te wszystkie piłki zagrywane przez Latę i Frankowskiego były odchodzące. Teraz piłka będzie rotowana do bramki Pogoni Szczecin. Jarosław Lato. Zobaczymy, jak Mehdi się pisze w tym polu karnym. Jest też Bruno, jest również Andrzej Skerla. Lato na pole karne, mocno bita piłka. Koniec, drodzy Państwo, pierwszej odsłony spotkania. Finał Remes Pucharu Polski. Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin 0-0, ale Andrzej zdecydowanie więcej zgrzmiała Jagiellonię i na pewno z jej dyspozycji to my nie możemy być niezadowoleni. No tak, no na pewno no, taki mecz przypomina mi właśnie ten wspomniany już przeze mnie mecz z Ruchem, kiedy Pogoń grała. Też za podwójnie gardy próbowała się tam odgryzać. Przypadkowo strzeliła jedną bramkę i dało jej to awans. No, równie poddenerwowany jak trener Michał Probierz był trener Mandrysz, ale on z zupełnie innej perspektywy denerwował się na swoich obrońców. Trener Michał Probierz na skuteczność swoich napastników. Dzisiaj przede wszystkim może decydować o wyniku spotkania dyspozycję dna, ale nie ma dyspozycji dnia u Tomasza Frankowskiego. My teraz